Tomasz Wyrobek, napastnik Unii. Kilka razy był pan w polu karnym. Nawet raz tak ostro było, że wydaje się, że był tam faul, ale cóż, sędzia nie gwizdnął. Jak wyglądał ten mecz? Wydaje mi się, że przez większość meczu przeważaliśmy, także duży niedosyt. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo czuję się, że się grało w miarę dobrze. Przeciwnicy mieli jedną taką kontrę klarowną, ją wykorzystali. Jeszcze po naszej niewykorzystanej sytuacji od razu ta sama akcja. Więc szkoda na pewno. Kończy się 1-0, no nic, za tydzień będziemy walczyć o kolejne 3 punkty. Trochę wam teraz ostatnio apetyty wzrosły, bo wygrywaliście raz po razie. Było dużo bramek, dużo punktów. Tutaj u siebie rozumiem, że nastawialiście się, że to będzie jednak 3 punkty dla was. Znaczy na pewno nie braliśmy ich za darmo. Na pewno nie byliśmy 100% pewni, że wyjdziemy i punkty same się zdobędą. Będziemy zmotywowani. A oczywiście apetyt jest zawsze na więcej. Także walczymy dalej i po 3 punkty. Pięknie, dziękuję.